A widząc lud, użalił się nad nimi, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Ewangelia według Mateusza 9:36. Tak, Pan Jezus był do głębi wzruszony. Pan Jezus, żyjąc na tej ziemi, spotykał przeróżnych ludzi i odmienne grupy ludzi. Przyszedł na tę ziemię, aby spotkanym ludziom okazać zmiłowanie i zainteresowanie. W tej służbie natrafił na wiele biedy i nędzy materialnej i duchowej. Pan Jezus Chrystus interesował się każdym osobiście. W ten sposób zatroszczył się o dwóch niewidomych, którzy siedzieli na skraju drogi. Uzdrowił trędowatego i pocieszył wdowę, która prowadziła swojego jedynego syna do grobu. Tak czytamy w miejscach takich jak Ewangelia Mateusza 20:34, Marka 1:41, Łukasza 7:13. W tych opisach wydarzeń czytamy za każdym razem, że Pan Jezus był wewnętrznie poruszony. Nigdy nie postępował mechanicznie lub bez współczucia. W takim miejscu jak to, czyli Ewangelia Mateusza 9:36, a widząc lud, użalił się nad nimi, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Czytamy, że Pan Jezus był do głębi wzruszony, użalił się z powodu otaczającego go tłumu, który za nim podążał, gdyż byli oni utrudzeni i opuszczeni. Przy tym Pan Jezus nie patrzył tylko na zewnętrzną biedę, lecz zaglądał głęboko do każdego z tych serc. Przyrównał ich do owiec, które nie mają pasterza. Stado owiec bez pasterza jest bez orientacji i bez opieki. Zwierzęta są bezbronne. Dzisiaj Pan Jezus nie jest już na ziemi jak wówczas, a jednak jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, jak mówi nam Słowo Boże zapisane w liście do Hebrajczyków 13:8. Teraz przebywa w niebie, ale stamtąd również widzi każdego człowieka, także ciebie. W jego oczach nie jesteś tylko kolejnym numerem, lecz on miłuje cię, a jest do głębi poruszony twoją osobą. Być może czujesz się wykończony i wyczerpany. Może straciłeś orientację i nie wiesz, gdzie się udać. Boisz się przyszłości, bo nie wiesz, co ona ze sobą przyniesie. Przyjdź z tym do Pana Jezusa. On tak bardzo ciebie umiłował, że umarł za ciebie na krzyżu Golgoty. On pragnie stać się twoim Zbawicielem i oparciem w życiu. Powierz mu swoje życie, przyjdź do niego w szczerej modlitwie i powiedz mu wszystko, co leży ci na sercu. Wyznaj mu swoje grzechy. On słyszy cię i jest do głębi poruszony twoją osobą. Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Tak uczy nas Słowo Boże w Psalmie 62, wersecie 9.